czas na nową dostawę. Jestem dziś w Kiss Second Hand w Bydgoszczy na Śniadeckich i zaraz będę łowić nowe perełki. Ale jeżeli wy nie lubicie łowić perełek, tak wiecie, stacjonarnie, gdzieś tam grzebać w tych wszystkich lumpach, tylko wolicie czyste rączki, zakupy online, to pamiętajcie, że niezależnie czy jesteście z Bydgoszczy, czy z jakiegokolwiek innego miasta w Polsce, czy nawet poza nią, zakupy lumpeksowe możecie robić również online na kisspremium.pl. A tymczasem zapraszam do oglądania. Tak w podskokach idę na zakupy w lumpeksie. Do lumpeksu. W ogóle to jest taka spódniczka moich marzeń. Ja. Mówisz tak, że skończymy odcinek po jednym wyszaku? A co się będziemy żałować? Widziałam, że w końcu muszę was trafić. Mocno tułeczek będzie tak tutaj. W związku z tym, że dzisiaj piątek, piąteczek, piątunio, a na Śniadeckich równa się to dostawa, no to mamy, no co wam mogę powiedzieć, najdrożej. Czyli 89 zł kosztuje, wynosi dziś kilogram, no ale jednocześnie oznacza to, że mamy największy wybór i największą też możliwość perełek. No i w związku z tymi perełkami ja od razu na start. Patrzcie to! Czy wy to widzicie? Słuchajcie, to jest trzeci wieszak, który przejrzałam. Pierwszy, drugi, trzeci i mam taką piękną spódniczkę. W ogóle to jest taka spódniczka moich marzeń, jak ja wam non-stop w filmach nadaję. W kółko i jeszcze raz w kółko, że takiej szukam. To jest rozmiar co prawda 36. Mam nadzieję, że będzie dobra, że nie będzie za bardzo zjeżdżać, ale wydaje mi się, że nawet jeżeli będzie za luźna w pasie, a odrobinkę może być, to się i tak na biodrach zatrzyma. I tak będzie to spoko wyglądało. O czymś zapomniałaś znowu. Nie, no nie, koszyk. Ja pierdzielę, co jest tam. Z czego ma się męża? Patent na lato, zwykle najbardziej się to sprawdza latem, to, że dzięki temu, że rzeczy są cienkie, oznacza to też, że są lekkie, no i oznacza też, że mimo, że jest drożej w dniu dostawy, no to i tak nie płacimy jakoś super dużo. Więc jak na przykład chodzić faktycznie na dostawy, to latem to tego się tak mocno nie odczuwa jak zimą, jeżeli chodzi o te różnice cen. Co myślicie o tej bluzeczce? Nie. To jest taki plus lata właśnie totalnie największy. Bo zimą niestety trzeba przyznać, taka ładna, piękna totalnie w moim stylu. O, jaka piękna. To jest rozmiar 48, więc dziewczyny, jeżeli macie taki rozmiar, o wow, nie no, kocham. Cudo, w ogóle w taki materiał jak ta, którą mam dzisiaj na sobie, a swoją drugą tą, też mam skis, tylko w białych błotach kupiłam tą na sobie dzisiaj. A ta, nie no, poezja, zobaczcie jaka piękna. Jakby była na mnie, o ja, ale naprawdę rozpłynęłam się. Fajny kombinezon. Ja lubię takie, tego materiału, spodnie zwykle i bluzki, topy też, a tutaj mamy kombinezon, to jest rozmiar 34 New Look i ciekawy jest bardzo ten krój, bo te nogawki są szerokie, ale nie są całkiem długie, chociaż nie będzie, chociaż taka do nogawka jest jeszcze taka w miarę, nie wiem, przymierzę czy nie przymierzeć? No, zobacz, jak ci się podoba. Podoba mi się, no ciekawa jestem, dobra, przymierzę. Kurde, boję się trochę, bo wiecie, jak ja już chwilę tu... Ja. Może być tak, że skończymy odcinek po jednym wyszaku? Może. Czekajcie, czy tu jest rozmiar? Wygląda jak na mnie, jak tak sobie patrzę. Albo 36, albo 4 to będzie raczej. Na moje oko nie ma rozmiaru, tylko że to poliester. Piękny ten poliester. A chociaż, czekajcie. No, za luźno trochę. Będzie 6 albo 8. No, ale piękna kolejna. Jezu, kocham. Ta też fajna. Ja pierdzielę, patrzcie. Fajna. Taka, no rozmiar duży to jest w ogóle... Nie wiem, jaki to jest rozmiar. O, patrzcie, nowa w ogóle. Nie wiem, jaki rozmiar, no ale... spory. Patrzcie to, jaka piękna. Tylko to jest taka już chyba bardziej na strój kąpielowy albo na coś, no bo to w sumie tylko tutaj biust zakrywa, więc tutaj będzie pewnie wszystko odkryte, więc by musiał być jakiś kostium kąpielowy, coś. Piękna. No bo nie pilnujesz. Ej, faktycznie zapomniałam. Się tak dostawa, się, więc pilnuj. Tak się wczułam w przeglądanie. Zobacz, jaką ładną skrineczkę znalazłam. Nie na mnie, ale piękna. Chciałam wam pokazać, bo jest to pokazać. I jeszcze na siebie też. I się zastanawiam w sumie nad nią, czy przymierzać. Taka spódniczka. I ogólnie to ona w ogóle taka mi się trochę kowbojska kojarzy. Ja bym do niej chętnie jakiś, nie wiem, kapelusz strzeliła kowbojski czy coś. A moje marzenie się spełniło, bo sobie ostatnio kowbojki w końcu kupiłam. Też z drugiej ręki. I tylko, że one są czarno-białe. Są czarne i mają taką białą gwiazdę. Wiecie, taką amerykańską. No i one kolorystycznie chyba w ogóle nie będą współgrały, bo to jest takie kolory nie takie i kwiatki. No nie do tych butów, ale super, jakby były na przykład jakieś brązowe kowbojki, to przegenialnie z taką spódniczką. To by był sztos. Czyli po prostu muszę czaić na kolejne
kobojki, szukać kolejnych kobojek. To fajne. Taka tuniczka, to jest akurat rozmiar 36. Ładna. Czyżby moje marzenie spódniczkowe dzisiaj spełniło się i to podwójnie? Zobaczcie, co właśnie wpadło w moje ręce. Normalnie, tak. Dobra, najpierw trzeba przymierzyć, więc wrzucaj to. I'm so excited, naprawdę. Patrzcie tą. Tak jak ja kocham totalnie. I z takim fajnym tutaj rozszyciem na nóżkę. Też wrzucam do koszyka. Ale wiecie co? Chyba z tego czarnego kombinezonu zrezygnuję, bo no, jest taki ciężki, przytłaczający. Chyba go odwieszę jednak. Może ktoś sobie znajdzie w międzyczasie, więc nie chciałabym komuś blokować. I jeszcze ta. Też fajna. W ogóle ona jest nowa z metką. Właśnie, mi się coś przypomniało. Pokaż, co masz w tej sukience. A w ogóle to jest taki fajny... Aha! Tak, faktycznie, słuchajcie, jak jechaliśmy. Nie, to rano było w domu rano. Jeszcze. Damaris zaczęła tutaj odrywać, bo znalazła guziki w tej sukience. Ja mówię, zostaw to, pokażemy, nagramy, bo to jest fajne, żeby pokazać, że taką nową rzecz w lumpeksie darowałaś. Tak, bo tu są, zobaczcie, takie guziczki, tu i tu po dwóch stronach. I patrzcie, to co dzisiaj znalazłam. Mam tą sukienkę w ogóle na sobie pierwszy raz i patrzę, mówię, Daniel, coś mnie tutaj nie ciekuje, a tutaj pięknie guziczek dodatkowy jakby odpadł. Ja chciałam to oderwać oczywiście, a Daniel mówi, nie odrywaj, pokażesz na filmie. I mówię, no to chyba była nowa sukienka, bo to czuć tutaj, to tutaj można powiedzieć przeszkadza, więc raczej myślę, że niekoniecznie ktoś w tym chodził, z tym chodził. Będzie się sili, tylko się sili jest za mało na takiego na dużego już ma wystarczająco dużo misi. Ma tylko misiów? Dwa ma. Misiów. Jednego z lumpeksu, który ma na imię Gogo i sztuczną bubę, czyli psa zrobionego handmade na wzór psa, czyli buby mojej mamy, mojej psiej siostry, więc to był pies buby, znaczy nie był psem buby, bo ona się nie bawiła, tylko był po prostu psem ozdobnym, misiem ozdobnym w domu, ale si, jak było u swojej babci, u mojej mamy, o unonny, bo to po włosku. Ja się teraz włoskiego, słuchajcie, uczę, no bo jakby kod z Sycylii zobowiązuje, więc mija. To jest 1000 wątków na raz. Więc mija filia, czyli moja córka po włosku, będąc u swojej nonny, przyłożyła sobie sztuczną bubę. I ma teraz dwa misie, Gogo i sztuczną bubę. Może zostaniemy jednak przy sztuczną, a sztuczną to wymyślił Daniel, bo ona po prostu była bubą, ale Daniel teraz rozróżnia prawdziwą i sztuczną. Tak, a ja przeglądam w międzyczasie, jak tylko wam się coś pojawi takiego super, co bym chciała wam pokazać, to zaraz zobaczycie. Ta fajna, bardzo ładna sukieneczka, nie na mnie, ale zobaczcie, jaka ładna. Tutaj też znalazłam super, chciałabym sprawdzić jej skład, bo mam wrażenie, że to jest jakiś len albo coś. 70% bawełna i 30% len. Piękny, genialny, idealny, totalnie idealny skład. No i piękna sukienka, zobaczcie. No to jest znowu, co my tu mamy, 0,46 akurat. To jest chyba w ogóle znowu nowa. Tak, znowu nowa. Piękna, piękne kolory, super motyw. Taki kwadratowy dekolt podobny właśnie, jak ja mam dzisiaj na sobie. Bardzo ładne rękawki, uwielbiam takie rękawki. Jak tak luźno tutaj spływają na ramionkach. Przepiękna sukienka. O, zobaczcie tę sukienkę. Jaka sukienka ładna. Piękna sukienka, prawda? Niesamowita sukienka. W życiu tak ładnej sukienki nie widziałam. Fajna ta sukienka, no. Super. Nie, ale tak na serio to my nie rozumiemy tego. Do dzisiaj analizowaliśmy to nawet z kilkoma osobami, że piszecie czasami, że Damaris mówi sukienka, a nie sukienka. Ja tego nigdzie nie słyszę. Ale też słyszałam, opinię sukienka przez ni, ale to akurat jest rzadsze, bo tam chyba tylko dwie osoby napisały. Więc najczęściej jest sukienka, że nie mówię ny, a czasami powiedz się sukienka. Zdarzy. Sukienka. 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 Może to nie takie robisz. No, bo ja tak mówię ny. No, jeżeli mówię ny, to ale na przykład... Sukienka. Nie, neostrada to inaczej. Sukienka. 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 Piękna sukienka. Po prostu ja muszę mówić wolno. Tak, bo za szybko. Bo ja mówię szybko, a ja potrafię mówić szybko, jak zresztą wiecie. No to po prostu wy to tak słyszycie. Zapewniam, że wiem, że w słowie sukienka jest N i je wymawiam. Bardzo fajne to jest w ogóle. N-ka Zara. Mega fajne. I w ogóle fajne, zobaczcie, to jest takie wycięcie. Ona jest tutaj źle, tu powinien być ten guzik. I tutaj jest taki fajny odkryty. Tak fajnie odkryty fragment brzuszka, o widzicie? Mega ciekawe, fajne wykończenie, takie jak wygląda, jakby było po prostu obcięte, no bo jest w sumie potegowane. Fajne. O, a ta? Patrzcie, jaka ładna. Eseczka. Stradivarius to jest. Taka koszulo sukienka. Lekka. Co? Zobacz. Dobra. Nasty Gal! Oh my god! Anastazja. Nie, jak ona ma? Sofia Amoruso. Sofia. Nie, Anastazja, Nasty Gal. Ja ostatnio kupiłam jedną spódniczkę tylko po to, żeby wam sprzedać, co w związku z nią?
No ona, Sofia założyła markę Nasty Gal i ja czytałam kilka razy książkę pod tytułem Girl Boss, mega inspirująca, po raz kolejny wam zresztą polecam. I ostatnio w jakimś rumpeksie chyba w Łodzi, pierwszy raz znalazłam, nie, to nie było w Łodzi, bo w Warszawie. Pierwszy raz znalazłam właśnie rzecz Nasty Gal i ją kupiłam tylko po to, mimo że nie była dla mnie dobra, tylko po to, żeby wam wystawić na moje Vinted. Swoją drogą zapraszam was na moje Vinted, jak wam się podoba mój styl, moje ciuchy, a nie tylko tam są rozmiary 34 i 36, ale też różne większe również, bo ja też uwielbiam czasami taki vibe, wiecie, luźniejszych rzeczy, dużo mam bardzo dużo koszul w rozmiarach 42, 4, 6, swetrów, t-shirtów i takich różnych. Fajna spódniczka, nie? Znowu nie na mnie, ale co myślicie? Chciałybyście? To wpadajcie do Kis na Świeckich. A to jakie świetne, tylko niestety nie na mnie. A możesz coś spódnicy zrobić sukienkę? Sukienkę? Tu? No nie, no ale zobaczcie, wiecie, teraz sobie wyobrażasz? Ej, a może? To jest 36 w sumie, ale... Jakbyś wysokie buty założyła? Nie, Danielu. Ja mam taką wizję. To jest przeźroczyste i ma takie piękne dwa rozcięcia na nogi. Widzicie? Po jednej i drugiej stronie. O, tak to wygląda. I ja jestem sobie w bikini, w stroju kąpielowym. O zachodzie słońca biegnę wzdłuż linii brzegu w tej spódnicy i ona taka przeźroczysta, ja w takim pięknym bikini. Ja? Piękna scenografia, morze, zachód słońca, piaseczek, a ty nagrywasz. Super, co? No, super plan. Brzmi jak plan, brzmi jak dobry plan. Ej, wiecie co, ja to serio przywiozę. Ja myślałam, że... Nie, to czekajcie, bo to ma taką małą plamkę. Ej, mi to nie przeszkadza. No to na plaży i tak powrócisz. No wiadomo, ale słuchajcie, to mi się wydaje, że to może nawet zejdzie jakimś mydełkiem odtamiającym. Wiadomo, że to jest... Widać, że to było ciągnięte po ziemi, tutaj trzeba też na dole wyprać. Nie, ale to nie wyprać. Widać daleka. Spróbuj. Ale to się wypierze, to jak akurat nie, to jest tylko kurz. Wysokie buty i... No nie, to jest przeźroczyste, to jest takie plażowe, takie właśnie, taki ma vibe jak... A wiesz, jak chyba zostawiłam, jak to opisałam. Gdzieś tam leciał twój film i akurat trafiłem na fragment, jak babcia ci mówi, że wyglądasz jak lump. Kochana babcia, nie? Pozdrawiam babcię, kocham cię najbardziej na świecie. Tak. No co, no, grunt to szczerość, no słuchajcie. Tak. I grunt to bezpośredniość. Nie ma co się cyrkolić, nie ma co się pierdzielić. Oczywiście pod warunkiem, że wiecie, że ktoś jakby bierze z dystansem rzeczy, które się do niego mówi, nie obraża się, ma wysokie poczucie własnej wartości i tak dalej, no to wtedy można sobie pozwolić. Ta sukieneczka też mi się podoba, bardzo ładna, taka letnia, piękna kolorystyka. Fajny materiał, wydaje mi się, że to bawełenka jest. O, z podszewką, zobaczcie, fajnie, porządnie. Tak, 100% bawełna, widzicie, jednak oko dobre, coraz lepsze, coraz lepsze, coraz lepsze. Czyżby to była sukienka w maki? Czy to jest sukienka w maki? Wiesz, że teraz nie będą wiedzieć, kiedy, jak, jeżeli nie słyszą, jeżeli zawsze słyszycie to może sukienka. Nie żartuj, bo potem. To nie będziecie wiedzieć, kiedy mówię ale serio, to tak jakby. Nawet jak powiem szybko. Sukienka, 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 sukienka. To słychać to nie. Nie, no nie, na końcu już nie było słychać. No nie, bo pomyliłam się. Sukienka, 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 sukienka. Nie, teraz już zawsze za szybko i za dużo. Dobra, patrzcie, jaka ładna sukienka. A coś ty musi być, skoro dla osób o tym mówi. No, jasne, że może być. Tego tak. Nie dostrzegamy. Ale swoją drugą, to parę dziewczyn napisało mi i to bardzo zresztą słusznie, że jest tak, że podobno jakby rejonowość ma na to wpływ i Kraków i Poznań tak wypowiada, że tony, że ono jest jakby takie gardłowe, takie z tyłu i że go jakby nie było słychać. A my przecież, ja mieszkałam, słuchajcie, 17 lat? Nie. Kilkanaście lat w Poznaniu, chyba 17 aż nie, chociaż nie wiem już w sumie. Więc no Poznań mógł na mnie wpłynąć, oczywiście. Normalne, no, że masz naleciałości. No, że mam naleciałości. Czym się charakteryzują filmy Damaris? Dużo śmiechów, chichów, radości, czasami motywacji, pięknych ciuchów, super perełek. Wszystko tutaj mamy, wszystko mamy w tych filmach. Ej, fajna, nie? Ty tam, ty jesteś facet, ty nie zrozumiesz. Dla mnie piękna, taka słowiańska. Z czym mi się skojarzyła? James, rosła polna, Foresta Gumpa. Taka była dziewczyna Foresta Gumpa. Bardzo ładna, piękny krój, uwielbiam taką falbankę na dole. Uwielbiam zwężone rękawki, taką gumeczką. Super. Dla mnie sztosik. Sztos na 10, jakby nasz wspólnik Konrad powiedział. Wspólnik od naszego elektromobilnego sklepu, kochani. Więc jeżeli macie samochód... Myślę, że Konrad nie będzie oglądał swojego... Tak, nie musi Konrad oglądać. Konrad nie musi oglądać, chociaż Konrad gdzieś tam parę razy widział, co mu pokazywałam. Wciskałam na siłę. Ale chciałam powiedzieć, że zapraszam was serdecznie do naszego sklepu z akcesoriami do samochodów FO Park. Możecie sobie wejść na stronę. Jeżeli macie samochód, bądź kiedyś w przyszłości kupicie, czemu to mi pokazujesz? Nie, tak pomyślałem, żebyś złożył, ale... Nie. Nie. To wam się może jak najbardziej nasz sklepik wtedy przydać. Więc wpadajcie na fopark.shop.
Wyglądasz, jakbyś zobaczyła ducha. Albo ci się coś bardzo podoba, albo... No i generalnie mam... generalnie mam spodnie szyję w rękach. No i to zazwyczaj wiadomo, są poliestry, akryle, sztuczne... Ultra fast fashion, ja już wiem. Sztuczne... Jest fast fashion, jest już ultra fast fashion i... Składy, ale chciałam powiedzieć... Tak, jest. Ale chciałam powiedzieć, że ja mam tutaj wiskozę i len. 70% wiskoza i 30% len. Dlatego się zdziwiłam, że to Shein, że... No jednak ten skład jest zajebisty, nie? I przepraszam, zarąbisty. Mega fajne. Ale jak to, to są takie, mówisz, to jest taki skład. Jak Shein, to tylko z Lumpexa. Tak, zawsze to powtarzam, więc dziewczyny, żadne strony internetowe, żadne sklepy stacjonarne, żadne wspieranie tego, że spowodowanie, jakby wiecie, zawsze jak jest popyt, to jest podaż, więc nie robimy tego, jak Shein, to z Lumpexu. O, taką. Do tych twoich jakichś tych, ty masz coś pęterka. To jest dobre. Tylko Elka jakaś taka wielka się wydaje, przymierzasz? Nie, tak. Nie, no bez przesady, nie założymy takiej koszuli. A jak tą, którą masz na sobie, też mówiłeś, żebyś nie założył. Dobra, różowa panterka. No to co? Powiedz, mówiłeś, że chcesz wychodzić ze swojej strefy. Strefy komfortu. No dobra, jak nie, to nie, no nie będę ci jakby na siłę tego wciskać, ale... Nie, no założyłbym gdzieś na jakichś wakacjach, ale... No. Nie, tam różowe spodnie przed chwilą były, weź się pokaż. Ale ja już się przymierzałam. W Toruniu. To, to jest te same, czy takie same, czy... No to są... Nie, to są inne. No inne. Ej, myślałam... Warto mieć męża. Ja myślałam, że to są te, które przymierzałam, myśmy w Toruniu. A mi się spodobały właśnie. No to biorę. Mego, dobra, biorę, ale to... Ale one są ciężkie, no będą drogie. A ciekawa jestem, ile, ale bardzo ciężkie są. Taka chyba bardziej mnie interesująca część, nie? No, zawsze te góry tak mnie... Znaczy ja w ogóle latem to najbardziej kocham w sukienkach chodzić. Pewnie zdajcie sobie sprawę, że mam sporo górnej części garderoby w swoim posiadaniu i dolnej części garderoby w swoim posiadaniu. Ale wiecie, po co najczęściej, najszybciej i najczęściej sięgam latem? No właśnie. Wziąłam ten t-shirt przede wszystkim dlatego pięknego haftu tutaj. Tu jest napisane Follow me to the moon i są gwiazdki, planeta i to jest takie cudowne, ja kocham astrologię, interesuję się. To jest też 100% bawełna w dodatku XSK. No i mimo, że ja generalnie zazwyczaj nie respektuję jakichś napisów, haftów, nadruków, czegokolwiek, to jest tak delikatne, piękne jeszcze w mojej tematyce, że chyba to przymierzę. Widziałam, że w końcu muszę was trafić. Miło. No naprawdę. Ja, naprawdę. Jesteście super. Widać, dziękujemy bardzo. Tak, widać na filmach taką radość, ale jak na żywca mówię, matko, to byliście mi dzień. Po prostu idę. Wszystkiego dobrego. Dało się coś kupić w ogóle? Dało się. No, zawsze się da. Gratulacje, do widzenia. Boże, jaki to cudowny, taka dobra energia. Aż mi... Pozdrawiam serdecznie. Nie, nie wiem, jak pani ma na imię, ale pozdrawiam. Ściskam mocno. Tak mocno, jak teraz już ścisnęłam pod chwilą. A ja? Musisz pokazać na mnie. O, tak ma jak pokazać, jak mam. No, faktycznie mocno. Mocno, prawda? Mocno, no. Tak. A zobaczcie, jak mocno piękna jest też ta bluzeczka w międzyczasie. Patrzcie, jaka piękna. No, interesująca. Ja myślę, mężu... Czy wszystko? No, jak tyle rzeczy, naprawdę? Z terwami pójdziemy. Nie, żartuję. No, pójdziemy oczywiście, że nie trzeba manifestować. Bardzo dużo trzeba manifestować. Wczoraj była Wenus w bliźniętach i... Wenus w bliźniętach i pełnia w strzelcu i zapaliłam świeczkę żółtą na pieniądze, zieloną na zdrowie i różową. Dobra, na miłość. Przycajmy. Także proszę bardzo, obfitość pełną klasą. A co się będziemy żałować? Znalazłam bardzo fajny strój kąpielowy. No tak wygląda, jakby mógł być dla mnie w sumie, nie? Nie ma tu żadnego rozmiaru, przynajmniej ja nie dostrzegam. Ale ja go przymierzę, przymierzę go. Swoją drogą, stroje kąpielowe to taka kontrowersyjna trochę rzecz w Lumpexie, w sensie to takie trochę a la bielizna. No może nie do końca bielizna, bo go to zakładamy raczej dużo rzadziej, ale ja nie mam problemu z noszeniem stroju kąpielowego z drugiej ręki i wiele już takich mam. I zazwyczaj są generalnie one w sumie jak nowe. Nie, słodkie, słodkie, fajne. Ale nie na mnie, dobra, lecimy dalej. Duży, w sensie nie na mnie, ale też zobaczcie, jaki ładny, piękny, elegancki. Jaka fajna w ogóle tutaj ta, to marszczenie, pięknie to wygląda. Może być odczepiany, jak to się nazywa, ramionczko. Tak, albo bez, albo z. Przepiękne. To jest rozmiar, słuchajcie, 42, także można przyjść jeszcze polować. Jeszcze jest. A zresztą pamiętajcie o tym również, że nawet jak nie wiecie gdzie, bo na przykład nie powiem, to zawsze macie opisy w opisach. Ło, jaki fajny strój. Zawsze macie w każdym opisie filmu adres każdego Lumpexu, który odwiedzam. Wiecie, co jest zarąbiste? Że no tutaj jest rozmiar większy, 50.
50, ale że nawet w rozmiarze 50 można ubrać totalnie piękny, sexy strój. Przepiękny jest ten strój. Co powiesz, męż? Fajne. Szalony. Ta dziewczyna, złoty strój. On mocno wycięty. Mocno to łyczek będzie tak tutaj. A, zobaczmy. Dobra, biorę te dwie rzeczy i lecimy do przymierzalni. Pierwsza. Sukienka. I to ciekawe, ja wam powiedziałam, że ja preferuję sukienki, zresztą wy też wiecie to z moich filmów. A teraz rozkładając te wszystkie rzeczy, jestem w szoku, bo mam tylko dwie kiecki. Tą, którą na sobie jeszcze jedną, a reszta to są spódniczki, spodnie i bluzki. Pytanie, czy... Taka na basen. No, a na basen to ja mam koszul u mnie. Żebyś mogła tylko na basenie siedzieć. Że ja bym mogła całe życie, ja bym mogła codziennie coś cały rok. Ja nie wiem, dobra, ale nie wiele bym się powtarzała tych rzeczy. Fajna, no ładna jest, nie wiem. Co myślicie? Brałabym na pewno. Bardziej patrzę tak rozsądnie na zasadzie, no nie mam takiej. Mam dużo koszul właśnie takich na plaży, ale nie no, jest dość krótka, więc nie wiem, tak raczej bym chyba po prostu na przykład gdzieś nie poszła w niej, czy poszłabym. Ej, mikrofon tutaj. Wybaczcie jakość dźwięku, ale już się poprawia. Więc, no dobra, jestem na tak, podoba mi się ogólnie, czuję się bardzo dobrze, jest totalnie swobodnie, milutko. Wydaje mi się, że to jest bawełnka. Nie sprawdzałam chyba tego wcześniej, pomyliłam się. Znaczy jest tu bawełna w 48%, a w 52% jest, co to było? Poliester, tak. Czyli pół na pół poliester i bawełna. No, no dobra, jestem na tak, ale zobaczę na końcu, ile rzeczy w ogóle, na ile rzeczy się zdecyduję, a może w ten sposób, to będzie najlepsze rozwiązanie, ale jestem na tak. A tutaj nawet nie zapinam guziczka z tyłu, bo czuję się jak w takiej koszuli szpitalnej. To jest taka bombka typowa. Ciekawa jest bardzo ta sukienka, ogólnie ładny ma wzór, ładny kolor, ale no czuję się jak tak właśnie, nie wiem, jakbym z jakiegoś horroru wyskoczyła albo z jakiegoś zakładu zamkniętego, nie wiem. No nie wiem, takie skojarzenia, no co, wybaczcie. A tutaj tak, zaczynając od góry, to nie jest komplet, żeby nie było, nie do siebie dobrałam to. To w tym t-shircie czuję się jak w piżamie, więc w ogóle odpada, bardzo jest przyjemny, fajny, ale nie chcę go wziąć. Za to tak, ta spódnica, tak jak się przypuszczałam, jest na mnie dość duża, w sensie no przynajmniej o rozmiar za duża, jak mniej więcej, ale zatrzymuje się faktycznie na biodrach. I teraz tak, na pewno nie nadaje się to w związku z tym do jakichś takich krótszych crop topów czy czegoś, bo to no nieładnie to wygląda, ale ja myślę o niej w kategorii takiego totalnego przełamania stylów, czyli taka powiedzmy satynowa, bardziej elegancka spódnica do na przykład takiego większego czarnego t-shirtu i na przykład nawet tych butów, które mam na sobie dzisiaj, tych klapeczek, jak najbardziej, albo zimą. Czarne kozaczki i do tego na przykład czarny duży golf, albo w jakiś taki beżowy, który był ewentualnie pasował, ale bardziej bym poszła chyba w czarny. I właśnie taki czarny golf, po prostu tak puszczony zwyczajnie, albo może gdzieś tutaj włożony na zasadzie, wiecie, tak tutaj tylko, żeby po prostu jakby na zasadzie noga była dłuższa. I właśnie do tego kozaczki i w takim luźnym stylu, bo jak jest nawet tak delikatnie przykryta, tylko po prostu ten top jest dla mnie za krótki do niej. Chociaż nawet by mógł być, tylko może po prostu nie top, tylko t-shirt. Może po prostu musiałby być inny, żeby mi się to bardziej podobało. Ale mega mi gra ta spódniczka. Bardzo mi się podoba i myślę, że właśnie w fajny sposób mogę ją wystylizować. Mimo właśnie tego, że no ona powinna być taka, o tak. Zobaczcie, jak ładnie by leżała, jakby tak była, o. Nawet tak z takim luzem jeszcze, nie? Na zasadzie tylko, żeby się tutaj trzymała ładnie. Także tyle, no niestety. A może ewentualnie babcia by się tym zajęła i zmierzyła, ale chyba nie ma sensu, bo tak jak powiedziałam, jak się zatrzymuje o tutaj mi na biodrach i się zakryje to, to bardzo fajnie wygląda. Masz głowę z Kiss Premium. No właśnie, a propos tego, co wam mówiłam na początku, kisspremium.pl. Możecie robić online, nie musicie przyjeżdżać, przychodzić. Zostanę dalej w tym t-shircie, bo nie mam góry za bardzo, chyba tylko dwie bluzki wzięłam do przymierzania, więc póki co będę w nim i będę przymierzać doły. Ta spódniczka też mi się bardzo podoba, ale nie wiem, nad nią się bardziej zastanawiam niż nad tamtą. Możecie dać znać, która jest waszym faworytem, waszą faworytką. Spośród w ogóle wszystkich też, których przymierzę zresztą oczywiście. Ale no nie wiem, taka faktycznie jest trochę kobłeska, chciałabym ją, ale to nie mam jakby na nią pomysłu. A zawsze ta wyobraźnia jakby, wiecie, mnie tak napędza do tego, że jeszcze bardziej się cieszę i bardziej chcę. Może na coś wpadnę, to wtedy wezmę. A jak nie wpadnę, to zostawię dla kogoś innego. I tutaj mam znowu dylemat. Miało być moje spódnicowe spełnienie marzeń i obydwie generalnie spełniają je w pewien sposób, choć są trochę obydwie za duże. Tutaj mam znowu taką sytuację, że mi się zatrzymuje ta spódnica na biodrach. Co prawda jest plus taki, że są takie tutaj, wiecie, szlufki i mogłabym to tutaj zagrać i spiąć, połączyć. Oczekajcie, jakby to tutaj zrobić, żeby to kombinatorstwo.
wiecie, paskiem po prostu tak związać i wtedy, bo ona powinna być w tym miejscu, nie? Zobaczcie, o tyle jest. Ona powinna tak leżeć. I to by było przepiękne. Nawet długość, zobaczcie, jaka jest teraz długość, jest totalnie pięknie, a tu już nie jest pięknie, już jest za długa. No dosłownie, no nie wiem ile tutaj, kilka centymetrów, nie? No ale boję się, że jak ją wezmę w pasie, paskiem, to ona będzie się tutaj tak brzydko marszczyła, bo to jest za dużo materiału. Jest mi bardzo smutno. Niestety jest trochę dłuższa od tamtej i przez to nawet nie mogę jej ogarnąć w taki sposób, jak chciałam tamtą, typu coś, co zakryje ją i nie będzie to przeszkadzało, że jest za duża w pasie. No ale wtedy ona jak opada, no to już jest za długa, już mi się nie podoba. Tutaj chciałam powiedzieć, że jest petardka, piękne baby blue, ogólnie leży dobrze, ale zobaczcie, coś jest nie tak z tą spódniczką, patrzcie to. Tu sobie to wszystko tak ładnie idzie i w tym momencie, gdzie jest to rozszycie, które powinno być fajnie, tak nagle idzie tak, widzicie to? No okropnie to wygląda. No tutaj dobrze to widać. No, coś totalnie. Myślała, wiesz, wcięcie w nodze. Nie wiem o co chodzi, no ale to ją dyskwalifikuje. No i tutaj śmieszna sprawa, wiadomo o co chodzi. Znowu to samo, ona musi tutaj niestety wyglądać, żeby wyglądała dobrze, to musi być tak, czyli rozmiar mniejsza. A poza tym to mega fajnie by to wyglądało, też nawet do jakiejś sesji zdjęciowej, do takiej scenerii, jak wam wcześniej to opisałam. To by było super, naprawdę jest świetna, no ale no niestety. Co zrobić? Nie będę specjalnie zwiększać brzucha dla spódniczki. Te są petarda. Prześwietne, jestem totalnie zakochana w tych spodniach. Już wiem, że będą to jedne z moich ulubionych spodni. No len i wiskoza, wiadomo, materiał super, kolor do piękny. Takich moich, nie? Co ostatnio polubiłem? Tak, no tak, tak. Tylko tamty masz akurat 100% len, ale no przesuper, przesuper. I tak bardziej na luźno, sportowo i bardziej elegancko, bo super wyglądają nawet te buty, które mam dzisiaj na sobie do tych spodni. Świetne. Total, dla mnie sztos nad sztosy. Kocham, kocham. To jest dla mnie łup takich, że... Lekki, nie? Tak, lekki będzie, raczej nie będzie drogo. Wow, są excited. Cieszę się bardzo. Nie, powiedzcie mi, co ja mam o tym myśleć. Dobre są? No są dobre. Takie proste są, nie? W sensie tak... Czy ja będę tak nosić ogólnie? Tak? Nie. Nie? To nie jest... Znaczy, mogłyby być tak trochę dłuższe i nie, spoko, fajnie wyglądają jak tak jest. No, nie, tak spoko. Tutaj trochę tak wisi, ale to taki krój. No ja też nie mam takiego super szału. Przymierzę do nich tą bluzkę, bo już nie mam żadnych dołów za to znowu. I jeszcze potem dwa stroje przydali. Ciekawa jest ta bluzka. Podobają mi się te rękawki, podobają mi się te bufki, podobają mi się krój. Ale taka smutna jestem i ta kolorystyka jakby ona na przykład była... Jest ciekawa. Musisz zobaczyć w innym świetle. O. Nie, mi się podoba. Takie imprezowe. Imprezowe? Skąd ci mężowie się biorą, to ja nie wiem. Nie. Nie, teraz w sumie tak jak dłużej patrzę. Nie, nie, nie. Ani jedno, ani drugie. To dziękuję. Musisz tutaj wejść, bo ja się nie chcę wychodzić tak. Bardzo fajny, ale niestety jest na mnie za mały. To tak nie jest. To. No nie, no są moje majtki, przecież nie założyłam. Wiesz, no, różni projektanci są różnego stylu. Patrzcie, jest za mały, bardziej to mnie spukło. Więc, no niestety, ściągam. Oczywiście przy płatności odpalam również aplikację Penny Card, żeby nabić sobie 56 punkcików, kochani. No i dojdzie tyle do moich 2307 punktów. Dziękuję bardzo. Czyli 2000 zł. No, to się zbierało. To się zbierało, nie? 56 zł 25 groszy za to wszystko. Wiecie, z czego ja najbardziej jestem zadowolona, najbardziej jestem zachwycona z tych spodni. Wszystko mi się podoba. Spódniczka oczywiście spełnienie moich marzeń. No tylko z takim, z taką małą gwiazdką, no bo troszeczkę za duża, przez to nie ubiorę jej tak do końca, jakbym super chciała, ale myślę, że w tych stylizacjach, które wam zaprezentowałam z mojej wyobraźni, jak najbardziej to się sprawdzi, więc jak najbardziej właśnie takich poszukuję i takich, którą niestety musiałam odrzucić, bo okazała się za długo właśnie w tym stylu. Te spodnie wyszły same w sobie, 25 zł i 10 groszy. Są świetne, będę je nosić, nosić, nosić i nosić. Teraz idealny sezon właśnie na takie spodnie. Jeżeli odcinek wam się podobał, to pamiętajcie, aby subskrybować kanał, jeżeli tego nie robicie. Jeżeli oglądasz mnie już nie pierwszy raz, a nie subskrybujesz, to też zapraszam cię serdecznie do wsparcia mnie, do nadrobienia tego. To wiele dla mnie znaczy i jestem za każde kliknięcie subskrybuj ogromnie wdzięczna. Także jak zawsze na koniec subskrybujcie, dobre wibracje, całujcie tych, których kochacie. Ściskajcie też. Ja was bardzo ściskam, gorąco całuję i podążajcie za życiem, jakiego pragniecie. Yeah.
do następnego. Przyjechała ona, ponownie ubrana cała w lumpekcie. Wyglądasz, jakbyś to ukradła. Posłuj mi? Powodzenia! Ostatni są pierwszy! Spodnie, prawda, 7 zł Mińsk Mazowiecki. Czy stanio? Czy jest dobrze? Można się stanio. Dobrze.